Po 12. Informacje TOK FM. 9:20, Filip Kekusz, zapraszam. NATO nie szuka konfrontacji i nie chcemy nowej zimnej wojny. Zimna wojna przeszła do historii i powinna w niej pozostać, mówił w Warszawie sekretarz generalny NATO. Szukamy konstruktywnego i znaczącego dialogu z Rosją, podkreślił Jens Stoltenberg na otwarciu forum ekspertów towarzyszącemu szczytowi sojuszu. Nie żyje mężczyzna podejrzewany o strzelanie do policjantów w Dallas. Prawdopodobnie popełnił samobójstwo, podaje agencja Reutera. Wcześniej kilka godzin był otoczony przez funkcjonariuszy. Twierdził, że w centrum miasta podłożone zostały bomby. Służby dementują te informacje. Susza rolnicza w Polsce pogłębia się. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa podaje, że obejmuje już 17% gmin na terenie 10 województw. Niedobór wody najbardziej dotyka zboża i jarę. Oznacza to, że w gminie, gdzie wystąpiła susza, plony mogą być o 1/5 mniejsze niż średnio z ostatnich lat. Dwie osoby zginęły, 70 zostało rannych na Tajwanie po uderzeniu tajfunu Nepartak. Wyspa jest praktycznie odcięta od świata. Od wczoraj nie kursują tam promy i statki. Odwołanych zostało ponad 500 lotów samolotów. Tajfun uderzył w wyspę z siłą ponad 246 km na godzinę. Informacje kulturalne. Patrycja Wanat, zapraszam. Pianista Władysław Adzik-Sendecki i Polish Blue Note Quartet wystąpią jutro na 22. Międzynarodowym Plenerowym Festiwalu Jazz na Starówce. Adzik-Sendecki według amerykańskiego magazynu New York Village Voice należy do piątki najlepszych pianistów na świecie, mówi dyrektor festiwalu Iwona Strzelczyk-Wojciechowska. W latach 70. z Andrzejem Olejniczakiem współtworzyli najważniejsze grupy jazzowe tamtych lat, Extra Ball oraz Sunship. W latach 80. pianista wyemigrował do Europy Zachodniej. Grał z gigantami jazzu jak Joe Henderson, Michael Brecker, Jaco Pastorius, Billy Cobo, Marcus Miller. W swojej twórczości łączy elementy jazzu, muzyki klasycznej i world music. Koncert jutro o 19:00 na rynku Starego Miasta w Warszawie. Wstęp wolny. Radio TOK FM jest patronem medialnym festiwalu Jazz na Starówce. W Parku Śląskim w Chorzowie czekają kontenery kultury. Już w sobotę wystąpi Fairweather Friends, a w kolejną sobotę, 15 lipca, zagrają Pustki. Kontenery kultury to nie tylko muzyka, to także najróżniejsze warsztaty. I tak w niedzielę organizatorzy zapraszają na kontenery zieleni. Obiecują wyprawę w głąb parku w poszukiwaniu roślin, których nawet byśmy nie podejrzewali o lecznicze właściwości. Kolejny weekend to m.in. potańcówka w starym stylu. Zabrzmią płyty winylowe, a instruktorzy nauczą tańców retro. Kontenery czekają na zaaranżowanej wyspie na kanale regatowym w Parku Śląskim. Ola Brodziak, TOK FM. Gra o Tron później niż zapowiadali producenci. Premiera 7. sezonu serialu miała odbyć się w marcu lub w kwietniu, ale jeszcze nawet nie rozpoczęły się do niego zdjęcia. Twórcy gry czekają na pochmurną, zimową pogodę. Dwie ostatnie serie będą też krótsze niż tradycyjne 10-godzinnych odcinków. Na rynku jednak jeszcze w tym roku powinien ukazać się kolejny i pierwszy od 5 lat tom sagi Pieśni Lodu i Ognia George'a R.R. Martina, na podstawie której powstał scenariusz gry o Tron. Kolejne informacje na antenie Radia TOK FM o 10:40. Zapraszam. Pogoda. W centrum i południowej połowie kraju dziś przewaga słońca, przelotny deszcz czeka mieszkańców północnych krańców Polski. Mocno zawieje w zachodniopomorskim. Na termometrach od 20 stopni w Białymstoku, przez 23 w Warszawie i Gorzowie, 24 w Katowicach, do 26 we Wrocławiu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Cezary Łasiczka, program Owczarek. Ze studia w Krakowie państwa i moim gościem jest dr Jan Rybicki, Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. I przypominam, 11 lipca, już za kilka dni w Krakowie, rozpoczyna się kilkudniowa konferencja międzynarodowa Digital Humanities 2016. Przed informacjami rozmawialiśmy trochę o tej konferencji. Więcej informacji znajdą państwo na stronie konferencji DH2016.ad. Nie wiadomo, jak odczytywać ten skrót. Właśnie. Panie doktorze, są różne popularne seriale telewizyjne, nie wiem, czy pan je śledzi, ja nie zupełnie, nie wszystkie, ale wiem o jednym, chociaż go nie śledzę, gdzie jest zbrodnia, jest scena zbrodni zabezpieczona przez policję i zwykle pojawiają się eksperci, którzy coś tam przyłożą, jakieś jedno narzędzie, drugie, spojrzą
powąchają, poliżą palcami coś i powiedzą, no to była kobieta, 37 lat, zmarła o godzinie 17.53, uderzona tępym narzędziem. Drugi podejdzie, mówi tak, a podejrzany jest wysoki, 185 cm wzrostu, lekkość i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, wow, ta technologia już poszła tak do przodu, że naprawdę właściwie policję zaraz zlikwidujemy, bo jest niepotrzebna. Wystarczy tych ekspertów od scen zbrodni, żeby się pojawili, oni nam wszystko powiedzą, co i jak. I czasami jest tak, że mamy taką scenę zbrodni, w cudzysłowie oczywiście, którą jest, no nie wiem, powieść. Tak? I czytamy sobie tę powieść, czytamy i mówimy, o, ciekawa książka. A tymczasem pojawia się to właśnie taki ekspert od sceny zbrodni, dr Jan Rybicki, i mówi, tak, przeczytałem te wszystkie książki, które Państwo uważają za ciekawe i muszę przyznać, że 30% tych książek, chociaż wydawało się, że napisali je mężczyźni, tak naprawdę napisały je kobiety. Ta-dam, ta-dam. Pisują, ale panie doktorze, skąd pan wie, po czym pan poznał, że to kobiety? A pan mówi, bo mam narzędzia i nie obawiam się ich zastosować. Czy jakoś tak? Tak, to znaczy, no, to jest oczywiście bardzo śmieszne pytanie, szczególnie dlatego, że jakbyśmy poprosili prawdziwego technika, kryminologa i pokazali mu ten serial, to on no, albo by się długo śmiał, albo by się okropnie złościł. No więc oczywiście ja czasem spotykam się z takimi właśnie podśmiechiwaniami, no, że my tutaj zaraz wszystko podliczymy, ale jedna rzecz nas przed tym chroni, to jest pokora, która powinna cechować każdego badacza i szczerze mówiąc to nie jest coś, co ja wymyśliłem, tylko to zawsze swoim uczniom mówił mój dziadek, jeden z no niestety... Nie ma dziadków, jak już dawno nie żyje, to po co to wspominać, do widzenia.